Witajcie, kłaniam się nisko, Wojtek, kanał Rody, Led Zeppelin, Four Sticks. Cztery patyki? Nie wiem. Ten utwór to mi się naprawdę bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo mi się, mam duży sentyment do niego, chyba głównie dlatego, że jak byliśmy mali z moim bratem, to po prostu mieliśmy album numer 3 i 4 i słuchaliśmy w kółko te albumy. I na pewno ten utwór na pewno był na albumie pod tytułem albo 3, albo 4, już nie pamiętam dokładnie, a po prostu rewelacyjny riff, parę dźwięków jest, ale to jest tak, on jest zarówno jak i introwym, jak i zwrotkowym riffem, czyli właściwie mamy tutaj dwie pieczenie na jednym ogniu, powtórzone oczywiście dużo razy, nawet nie wiem ile, nie będę liczył, bardzo dużo razy. Dobra, jedziemy, uwaga. Uwaga, uwaga. Intrze jest motyw właśnie ten, częściej grany, a już jak jest jako zwrotka, to jest po prostu więcej razy zagrany po kolei ten motyw. No tak, można powiedzieć, no w sumie prościzna, no nie? Też można się zastanowić, kurde, to ten utwór jest oparty na takim prostym riffie. No tak, zgadza się na tym i to też swój klimat robi, bo że jest powtórzony dużo razy, po prostu on zapada w pamięć. Do niego cała ta linia melodyczna jest obudowana, wokalna, basowa, no i tutaj też pewnie jakieś solówki później są. Ale na pewno pod zwrotkę to mamy na pewno jeszcze wokla, prawda, który to tworzy taką fajną kombinację. W zasadzie tak, zaczynamy od tego motywu, czwarty, piąty próg na strunie piątej. Właściwie tyle. To jest to. Później drugi, piąty próg na strunie czwartej. I ten schemat, ten główny trzon tego riffu właśnie brzmi tak. Oczywiście trzeba zachować rytmikę odpowiednio, bo nie możemy. No właśnie nie za bardzo. To jest takie specyficzne. To słychać, nie? Takie tym tym ty 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 ty. Bardzo ważne jest, żeby zagrać wyraźnie te dźwięki. Szczególnie te na drugim progu. No i oczywiście tłumienie prawą ręką jest bardzo ważne. Oczywiście wspomaganie też lewą ręką, czyli na przykład jak widzicie, jak ja naciskam dźwięki, to właściwie te palce leżą na strunach. Tam oczywiście jeszcze są dwa motywy. 0-2 na strunie piątej. 0 na piątej, 2 na czwartej. Wypuszczony na długość całego taktu. I później 5-5. I z powrotem do grania. Oczywiście można dodawać jakieś smaczki, frażolety. No myślę, że to naprawdę jest proste, że ogarniecie to tutaj bez pomocy żadnych tabów. Także dobra, super. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych filmach.